Trwa Festiwal Góry Literatury, który już po raz drugi zagościł w Kłodzku. Liczne spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem. W Kłodzku zagrał też Lech Janerka, a w czwartek 11 lipca o 19 warto wybrać się na spektakl Komediantka Teatru Nowego Proxima. Spędzamy dziś bardzo gorący dzień w Kłodzku. Mówię o tym nie bez powodu. Mówiłam też o tym dzisiaj na scenie, że jestem absolutnie zachwycona publicznością i pełna podziwu dla ich wytrwałości, bo pomimo tego gorąca, jaki tutaj panuje, wiele osób nie pojechało nad wodę, nie wybrało ochłody gdzieś w lesie, tylko jest z nami tutaj w Kłodzkim Ośrodku Kultury na spotkaniach i sala przez praktycznie cały dzień na wszystkich spotkaniach wypełniona po brzegi. Z uwagą wsłuchuje się nasza publiczność w dzisiejsze rozmowy. Mieliśmy wspaniałych gości. Festiwal faktycznie wędruje po ziemi kłodzkiej aglomeracji wałbrzyskiej. Zwiedzamy różne miejsca, niektóre wydarzenia odbywają się równolegle, także niestety nie da się brać we wszystkim udziału, bo tych wydarzeń naprawdę mamy całą masę. Prawie 230 gości, 150 wydarzeń, 11 festiwalowych dni. I rzeczywiście jesteśmy na półmetku, gdzieś ta połowa w trakcie kłodzkiego dnia nam wybiła. Festiwal w tym roku trwa 11 dni, dzisiaj szósty dzień. Rozpoczęliśmy akcją edukacyjną Tour de Konstytucja w Kłodzkim Rynku. Jednocześnie w Kłodzkim Ośrodku Kultury na sali widowiskowej spotkanie z Joanną Bator na temat matczyzny literackiej. Kolejne ciekawe pasmo spotkań to między innymi pasmo tłumaczy na festiwalu Olgi Tokarczuk, tłumaczeniowe okna. Również pasmo czeskie na festiwalu Góry Literatury. Było spotkanie poprowadzone przez Katarzynę Kasię z Jankiem Strojnym, z Jakubem Wątorem, autorami książek Nie zostawaj influencerem i Influenza. Mnóstwo osób, które przybyło do nas na to wydarzenie. Cieszymy się, że takim dużym zainteresowaniem cieszy się festiwal również tutaj w Kłodzku. Kolejne ciekawe spotkania to Wojciech Chmielarz, Jacek Dechnel, a kończymy wspaniałym koncertem Lecha Janerki. Odgonię złe wspomnienia. Dla nas ważne, żeby publiczność po prostu czuła się u nas dobrze i spędzała wartościowy czas w każdym wymiarze tego słowa. Chociażby wczoraj w Nowej Rudzie też mieliśmy plażę przed Miejskim Ośrodkiem Kultury. Można było nie tylko uczestniczyć w środku, ale i na leżakach posłuchać naszych spotkań. Można również zakupić książki autorów, których gościmy na festiwalu. Jest z nami mobilna księgarnia, to jest BookTrack wrocławskiej księgarni Tajne Komplety, znakomicie wyposażony. Wszyscy autorzy, wszystkie książki, o których rozmawiamy, są u nich dostępne, a ma to o tyle znaczenie, że zazwyczaj po spotkaniach autorskich, czy też po panelach, debatach, które dotyczą książek, autorzy zasiadają w tym przypadku tutaj w pięknej galerii w Kłodzkim Ośrodku Kultury i podpisują swoje książki. To nie koniec wydarzeń związanych z Festiwalem Góry Literatury w Kłodzku, ponieważ już 11 lipca kolejne wydarzenie w ramach Festiwalu Góry Literatury na deskach Kłodzkiego Ośrodka Kultury gościmy Teatr Nowy Proxima z Krakowa z wspaniałym spektaklem Komediantka, na który wszystkich zapraszam serdecznie. To również nie koniec koncertów podczas festiwalu. W piątek w Zamku Sarny zagra Hurt, w sobotę Skalpel, a w niedzielę Organek. I ten koncert polecamy szczególnie. Ostatni prawdy, i nigdy już nie wie, co jest czyje.